Z Ewangelii według świętego Jana. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. I tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie. Moi kochani, piękne historie powołań najważniejszych z apostołów. Przy proroku Janie Chrzcicielu, jego uczniami, przy nim właśnie byli Jan i Andrzej, bracia Jakuba, a Andrzej brat Szymona, później zwanego Piotrem. I ci dwaj najpierw słuchają swojego mistrza, którym był Jan Chrzciciel, i ci dzięki niemu rozpoznają, za kim mają iść. Kiedy Jan Chrzciciel pokazał: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata, to jest Mesjasz, to jest ten, którego już w Starym Testamencie zapowiadał baranek uwikłany w zarośla na górze Moria i zamiast Izaaka został złożony przez Abrahama. To jest ten baranek zabity, paschalny baranek, którego krew oznaczono wejścia do domów Izraelitów w Egipcie i nie wszedł anioł śmierci. To jest ten baranek spożywany w każdą Paschę. To jest ten Mesjasz, którego wszyscy oczekujemy, cała ludzkość, aby nas uratować. To jest nasz Zbawiciel. I z taką wiadomością, z takim przeświadczeniem ci dwaj, czyli Jan i Andrzej, poszli. Można by powiedzieć, wybrali Jezusa. Jezus, odwróciwszy się, zapytał ich: czego szukacie? Jest to bardzo ważne pytanie. Jeżeli jestem z Chrystusem, to czego szukam? Niektórzy chcieliby, żeby ich życie się tak poważnie zmieniło. Żeby Bóg dał taką siłę, żebym nie gorszył się sobą. Żebym nie gorszył się swoimi grzechami, swoją słabością. Żebym przy Chrystusie był silny, mocny, święty. Ale czasem bywa tak, że pomimo tego, że zaczynamy mieszkać z Chrystusem, coś nam się ten Chrystus zaczyna nudzić. Andrzej przyprowadził swojego brata do Pana Jezusa. I święty, jak to czytamy, święty Szymon, nazywany później Kefasem, czyli Piotrem, czyli taką skałą, również po jakimś czasie, można by powiedzieć, gdzieś jakoś doświadczał swojej słabości. Nawet później wyparł się Chrystusa. To jest droga wielu powołań. Powołań, które przeżywają różne kryzysy. Wiemy, że drugie powołanie Piotra, też Jana, Jakuba, a także Andrzeja miało miejsce już nie nad jeziorem, nad rzeką Jordan, tam gdzie chrzcił Jan Chrzciciel, ale nad Jeziorem Galilejskim. I tam właśnie to już inicjatywa należała do Chrystusa. I naprawdę takie prawdziwe powołanie to jest powołanie, które wyraża się w słowach: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. To nie tyle my wybieramy Chrystusa, to Chrystus nas wybiera. Owszem, chce, żebyśmy mieli dobrą wolę, chce, żebyśmy chcieli Go słuchać, pójść za Nim, ale daje nam wolność. On nas zaprasza: pójdź za mną. Każdy ochrzczony jest już w jakiś sposób zaproszony. Ale z drugiej strony też potrzeba z naszej strony właśnie inicjatywy,
żeby za Nim iść. Sami w naszym życiu potrzebujemy takich, którzy nam wskażą na Chrystusa. Potrzebujemy też takich, którzy będą nas podprowadzać do Chrystusa. Ale jeszcze bardziej potrzebujemy tego osobistego doświadczenia bycia z Chrystusem. Aczkolwiek też może się okazać, że po 3 latach bycia bardzo blisko Jezusa, po otrzymaniu wielu łask, mocy Ducha Świętego, kiedy to apostołowie wyrzucali złe duchy, uzdrawiali, kiedy przychodzi próba, ciemna noc, właśnie Piotr na przykład, czy inni apostołowie, którzy już później nie stali pod krzyżem w tę noc, która rozpoczęła się w południe od 12 w południe do 3, to wtedy jakoś nie mieli tej siły i mocy. Potrzebowali jeszcze kolejnego nawrócenia i zesłania Ducha Świętego, namaszczenia Duchem Świętym. Bywa tak, jak to mówił mistrz Eckhart, że czasem jesteśmy podobni do gromady psów. Jeden pies złapie trop i biegnie. Inne psy patrząc, o biegnie, to biegnijmy za nim, ponieważ może coś tam znajdzie. Ale po jakimś czasie to bieganie bez tego doświadczenia kończyło się tym, że tylko jeden, ten, który miał trop, biegł. Inne zrezygnowały. I dzisiaj w tym takim spotkaniu ważne jest, żeby pamiętać o tym, że każdy z nas potrzebuje tego osobistego doświadczenia Boga. Pewien ksiądz, który miał zostać ojcem duchownym seminarium i zajmować się klerykami, to znaczy przyszłymi księżmi, kiedy dowiedział się, że spoczęła na niego tak wielka odpowiedzialność, był w pewnym sensie w wielkim lęku. Czuł swoją niegodność. Poszedł do swojego ojca duchownego, już starszego kapłana, i zapytał się: ojcze, co ja mam robić? Ja się nie nadaję, żeby być ojcem duchownym. Nie wiem, co mam robić. I wtedy mu odpowiedział: wiesz co, jak wstaniesz, zrób znak krzyża rano, pomódl się i idź do nich i pokaż im, jak żyjesz. Pokaż im swoje życie. Apostołowie chcieli zobaczyć, jak żyje Jezus. A Pan Jezus żył bardzo zwyczajnie, jak każdy człowiek. Aczkolwiek jednocześnie w tej zwyczajności była niezwyczajność, ponieważ z tej zwyczajności emanowała szczególna moc, moc Słowa. Słowo Boże ma moc pociągania i czasem tak jest, że są ludzie, którzy są blisko Boga i kiedy mówią, wskazują na Boga, to ludzie zwracają swoją uwagę na te słowa. Ale potrzeba w pewnym momencie, żeby ci uczniowie przeszli bliżej Chrystusa. Jeszcze bliżej. Nie jest dobrze, gdy tylko i wyłącznie ludzie skupiają się na tych, którzy głoszą to słowo. Czasem to słowo jest bardzo pięknie przekazywane, jest porywające, jest pełne mocy, siły. I pewnie takim, który porywał w swoim głoszeniu, był święty Jan Chrzciciel. Całe tłumy za nim szły. Ale święty Jan pokazuje na Jezusa. Oto Baranek Boży. Nie skupia na sobie. Żyje po to, żeby on mógł wzrastać, a ja żebym się mógł umniejszać. To jest zadanie każdego księdza. Kiedyś jeden z księży, obecny ksiądz biskup Tadeusz Pikus, opowiadał, że kiedy był na studiach w Hiszpanii, spotkał tam pewnego Japończyka, który przyglądał się kościołowi katolickiemu, odwiedzał kościoły i chętnie rozmawiał z księżmi. I mówi tak: u nas w Japonii mistrzowie duchowi to są też przykłady do naśladowania. Są bardzo sprawni fizycznie, są też pewnie moralnie też bardzo poukładani. Jak inni na nich patrzą, to rzeczywiście widzą pewien wzór życia. A jak ja patrzę na waszych mistrzów duchowych, na księży, to często oni są mniej sprawni niż inni ludzie, często są otyli, też czasem moralnie odbiegają od pewnego poziomu, pewnej przeciętności. Jak to jest z tym waszym kościołem? I wtedy ksiądz biskup miał powiedzieć: no w pewnym sensie masz rację, tak, tak. A powiedz mi, jak wygląda ćwiczenie sztuk walki, bo to był taki mistrz samuraj, który uczył innych, jak walczyć za pomocą miecza samurajskiego. Wtedy ten Japończyk powiedział:
Bo kiedy tłumaczę swojemu uczniowi i wskazuję mu na księżyc, to on patrzeć powinien nie na mój palec, tylko na księżyc. Ja tylko wskazuję, na co ma patrzeć. Wtedy ksiądz biskup powiedział tak: widzisz, bo my księża trochę jesteśmy podobni do takiego palca. Nie należy na niego zbytnio się nad nim skupiać, tylko patrzeć na to, na co on wskazuje. My księża wskazujemy na Jezusa Chrystusa. Jan Chrzciciel był bardzo wiarygodnym wskaźnikiem, ponieważ pościł, modlił się, żył na pustyni, jego głos był bardzo mocny, przekonywujący, więc to wskazanie było bardzo wiarygodne. Ale ważniejsze jest od tego wskazania, jest to, żeby za tym pójść. Możemy mieć wielu wskazicieli na Jezusa i co z tego, skoro nie podejmiemy decyzji, nie pójdziemy, nie będziemy pytać: Panie, gdzie mieszkasz? Ale też warto pomodlić się za księży, żeby księża byli też wiarygodnymi wskaźnikami, żeby czasem to wskazywanie nie zostało gdzieś zachwiane. Nastąpiły pewnego rodzaju wahania. I czasem potrzeba nam takiego mocniejszego przylgnięcia do Chrystusa, napełnienia się Duchem Świętym. Święty Jan Maria Wianney, patron proboszczów, kiedyś powiedział tak: kiedy kapłan jest święty, powierzeni jego opiece wierni są prawdziwie pobożni. Kiedy kapłan jest tylko pobożny, wierni stają się letni. Kiedy kapłan staje się letni, wierni stają się zepsuci. Pomyślmy, jak możemy pomóc naszym księżom, żeby stawali się bardziej świętymi, żeby nie stawali się zeświadczonymi, letnimi kapłanami, ale właśnie tymi, którzy przebywają nie tylko od liturgii do liturgii, ale 24 godziny na dobę z Jezusem Chrystusem. Mieszkają z Nim, a Jezus Chrystus mieszka w nich. I niech Jezus Chrystus każdym z nas będzie uwielbiony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.